Nauczanie domowe, 26 czerwca. Księga Rodzaju, rozdział 18, wersety od 1 do 15. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody. Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój stary mąż? Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się i mówiąc: Wcale się nie śmiałam. Bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Widzimy Boga, który odwiedza rodzinę. To takie towarzyskie spotkanie, w którym Trójca chce odwiedzić tę rodzinę, która uczy się Boga, uczy się wierności, uczy się pójścia drogami, które Bóg wyznacza. To też znak dla każdego z nas. Bóg chce przychodzić do twojej rodziny. Bóg chce gościć u ciebie, przebywać u ciebie. I to przebywanie oznacza niesienie błogosławieństwa. Oznacza przychodzenie z taką interwencją, której twoja rodzina w tym momencie akurat potrzebuje. Ta obietnica, która pada z ust przychodzącego do Abrahama Boga, wywołuje śmiech u Sary. Ten śmiech to pewnie takie przykrycie tego, co naprawdę dzieje się w sercu. On jest znakiem niedowierzania i zakłopotania. Niedowierzania, no bo to, co mówi gość, no nie mieści się w głowie Sary. Troszkę to na granicy kpiny, że przez tyle lat ona, która nie miała potomstwa, nagle na starość ma urodzić syna. I zakłopotanie, bo Sara pewnie nie wie, jak się zachować, co powiedzieć, jak zareagować na taką wiadomość. I w końcu Sara w tym wszystkim jakby zatrzymuje się tylko na fizycznej stronie poczęcia, na współżyciu, na rozkoszy, na miesiączce, na niepłodności. Ale równocześnie ten śmiech Sary wskazuje bardzo wyraźnie na to, że Bóg nie żartuje, ponieważ chce, żeby Sara sobie to uświadomiła. Stąd ten dialog, kiedy Bóg mówi: No śmiałaś się, ale uznaj, że tak jest, że to było w twoim sercu, takie były emocje. Może właśnie to, że tym śmiechem się chcesz jakoś osłonić, jakby schować się za tym śmiechem, bo nie wiesz, co zrobić, bo właśnie jesteś
zakłopotana. Każdy z nas musi uznać, że w tym miejscu jest życia i tak reaguje na różnego rodzaju dobre wiadomości, czy zapowiedzi, czy wprost Boże obietnice. Ale równocześnie ten śmiech Sary w tej sytuacji wskazuje na trzy kluczowe prawdy. Po pierwsze, Bóg decyduje, kiedy rodzi się życie. Naturalnie wydaje się, że powinno się rodzić w tym momencie, ale to Bóg decyduje, kiedy jesteśmy płodni, kiedy dajemy to życie. Naprawdę to od Boga zależy. My możemy oczywiście współpracować z Bogiem, możemy chcieć mądrze, odpowiedzialnie podchodzić do poczętego życia, do rodzącego się życia, do tego, jak swoją płodnością jesteśmy w stanie pokierować, ale z drugiej strony to właśnie ostatecznie Bóg jest dawcą tego życia. I tu jest mocno to podkreślone. Po drugie, to Bóg decyduje, kiedy wydajemy owoce. Tu bardziej podkreślona jest ta praca ludzka, to, że się staramy, że chcemy. I to Bóg pokazuje, kiedy ten cel osiągniemy. Można tak powiedzieć też, kiedy widać efekt naszej pracy, to ostatecznie ten owoc naprawdę zależy od Boga. I to On decyduje o tym czasie owocowania. My mamy być zawsze gotowi, zawsze pracujący i współpracujący. Ale od Boga zależy, kiedy ten efekt będziemy mogli zobaczyć. I ostatnia prawda, to Bóg decyduje, kiedy spełnia się obietnica. Wiemy, że Abraham, jeszcze wtedy takie imię nosił, 25 lat poznawał Boga obietnicy po to, żeby w końcu poznać Boga Wszechmogącego. I wtedy wszystko się zmienia. Zmieniają się imiona małżonków, zmienia się ten, który dziedziczy, ten, który jest kontynuatorem linii Abrahama, ponieważ Bóg pokazuje, w jaki sposób nadzieja staje się rzeczywistością. My też czasami się uśmiechamy na niektóre sytuacje, jesteśmy zakłopotani, nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak się zachować, a Bóg mówi, przyjmij to, przyjmij razem z tymi wszystkimi prawdami, że to ja decyduję, kiedy rodzi się życie, ja decyduję, kiedy ty wydajesz owoc i ja decyduję, kiedy nadzieja staje się rzeczywistością.